Można powiedzieć, nareszcie Karol Kłos wraca do reprezentacji Polski. Jest radość? Było smutno bez tej kadry? Było ciężko? Było smutno bez kadry. Na pewno jest ogromna radość teraz, że znowu mogę się znaleźć w gronie najlepszych w Polsce. Jest pewne takie poddenerwowanie chyba, onieśmielenie mistrzami świata. Ale tak, ogromna radość i to, że będę mógł znowu z tymi chłopakami. W sumie dzisiaj spotkaliśmy się rano na badaniach i każdego znamy, bo znamy się czy z ligi, czy ze wspólnych sezonów wcześniejszych, więc super, ja się cieszę, że jestem z powrotem. Odkąd ostatni raz zakładał pan biało-czerwoną koszulkę, na pozycji środkowego zrobiło się troszkę ciaśniej, jest coraz większa konkurencja. W czym Karol Kłos, oprócz doświadczenia oczywiście, przewyższa swoich kolegów na tej pozycji? Dlaczego to on powinien znaleźć się w tej ścisłej kadrze? Pomidor. Siedzi tutaj dwóch moich kolegów na tej samej pozycji, więc nic takiego nie powiem. Zawsze ciężko się chyba mówi o sobie, w czym mogę być lepszy i porównywać się do innych. Po prostu muszę zrobić wszystko, żeby być nie tylko lepszy od nich, ale po prostu jak najlepszy w graniu w siatkówkę. Więc ja to traktuję jako dobrą przygodę, a gdzie mnie to zaprowadzi, to po prostu zobaczymy, czas pokaże. Sezon klubowy niekoniecznie wyszedł PGS Krzebełchatów, czyli pana drużynie. Czy to sprawia, że motywacja do gry w kadrze jest jeszcze większa? Ten głód sukcesu jest większy? No, sezon PGS Krzebełchatów, myślę, że jeżeli chodzi o polską ligę, to bardzo nie wyszedł. To jest, odkąd pamiętam, odkąd jestem w PGS Krzebełchatów, a jest już kilka sezonów, to najgorszy sezon, jaki pamiętam. I tak, głód jest dużo większy i na pewno już niedługo nadarzy się okazja, żeby po prostu poprawić sobie humor. Która z tegorocznych imprez będzie dla pana najważniejsza, bo ten terminarz rzeczywiście jest dosyć mocno napięty? Najważniejsza to Igrzyska Olimpijskie w przyszłym roku, ale to jeszcze daleka droga i tak jak wcześniej tutaj wspomniałaś, duża konkurencja, więc naprawdę wiele rzeczy musiałoby się wydarzyć i złożyć, żebym pojechał na kolejne Igrzyska Olimpijskie i na tych Igrzyskach coś osiągnął, więc myślę, że to jest taki główny cel, a myślę, że nawet nie cel, tylko po prostu jakieś moje marzenie. Jakie cele stawia pan przed sobą, a jakie przed drużyną w tym sezonie reprezentacyjnym? Przed sobą to zatrzymać się w reprezentacji jak najdłużej i wywalczyć sobie jakąś tam pozycję, żeby w tej reprezentacji spędzić całe wakacje, nie tylko część wakacji. A myślę, że kwalifikacje Igrzysk Olimpijskich, żeby móc pojechać w przyszłym roku do Tokio, a takie jeszcze bliższe to pewnie Mistrzostwa Europy, które są najbliżej. Myślę, że to będą dwa główne cele, jeżeli chodzi o reprezentację.